Cześć, przed Wami Łukasz Harat. Transmitujemy jak zawsze ostatnio z naszego mikrostudia w drzwiach zwanych koniem. Dzisiaj kolejna audycja z cyklu Pobudki, czyli rozmowy o pierwszych latach kariery, czasie studiów, dzieciństwie, znanych ze znanymi osobami z branży kreatywnej. Serdecznie zapraszam. Cześć, są dzisiaj z nami dziewczyny z Miasto Pracowni, Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska. Cześć, czy się słyszymy dobrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznę od takiego pytania związanego z naszą obecną sytuacją. Jak tam bulwary wiślane pełne, czy jednak ludzie wciąż boją się wychodzić? Ostatnio dużo siedzimy przed komputerem. Ale mogę dzisiaj pojechać sprawdzić. Parki na pewno się wypełniają. Mam w bliskim sąsiedztwie park, także czasami przez niego przechodzę, czasami codziennie wychodzę z pieskiem. Także parki na pewno tak, bulwary wiślane też nie jestem. Na pewno, one poszły pierwsze. Ale nie wiemy tego na pewno, domyślamy się. Rozumiem. Mam podobnie, że jednak więcej spędzam czasu przy komputerze niż w świecie rzeczywistym. Dziewczyny, a od kiedy się znacie tak naprawdę? Bo chciałbym zapytać o to na początek, żeby jakoś tą chronologię wydarzeń i chronologię pytań odpowiednio zbudować. To jest bardzo trudne pytanie. Ja mam wrażenie, że my się znamy bardzo, bardzo długo. Dziś początek współpracy umieszczamy w 2012 roku, ale wydaje mi się, że znamy się dużo dłużej. Z pewnością znamy się dużo dłużej, ale konkretnie nie potrafię tego umiejscowić w czasie. Jakiś 2009-2008 rok. Chyba wcześniej trochę. Znaczy, nie wiem, czy to jest takie ważne, żeby to jakoś tak bardzo mocno datowo określać, ale pamiętam, że myśmy studiowały na jednej uczelni i Dominika to była koleżanka moja z roku niżej, pamiętam na korytarzach jej włosy, ale nigdy z nią nie rozmawiałam. I to była taka historia, że lata później spotkałyśmy się zupełnie przypadkiem gdzieś tam przyjazdem i tak tym zupełnym przypadkiem zrobiłyśmy razem konkurs. Startowałyśmy w jakimś open callu, to się nawet udało wygrać i od tego czasu już jakby cały czas robimy razem projekty. Ale właśnie to spotkanie z tym open callem to był 2012, więc wydaje mi się, że to jest taka dla nas ważna data, na zasadzie robimy pierwszy raz coś i potem już nigdy nie robimy oddzielnie. O, piękny początek. Ale to właśnie cofając się jeszcze bardziej do samych początków. Kim chciałyście być, będąc dziećmi? Jak to wyglądało u ciebie, Dominika, i u ciebie, Basia? Dominika, co myślisz? Dobrze, to jeżeli mówimy o takim totalnym powrocie do dzieciństwa. Ja wychowywałam się w małym miasteczku w Ostrowi Mazowieckiej. To jest 100 km od Warszawy, północny wschód. Mieszkałam w domku jednorodzinnym na takim świeżo powstającym osiedlu, gdzie brakowało infrastruktury jeszcze twardych, asfaltowych ulic i przyznam szczerze, że to jest coś, co najbardziej cenię z tamtego czasu, ponieważ mnóstwo czasu spędzałam po prostu ganiając z dzieciakami po osiedlu, eksplorując otoczenie. No i pierwsze zderzenie z architekturą to było budowanie domków na drzewach czy skłotowanie jakichś tam pustostanów, które znajdowaliśmy i przerabialiśmy sobie na place zabaw. Więc jak miałabym sięgać pamięcią gdzieś daleko, daleko, to zawsze budowanie jakichś dziwnych konstrukcji było mi bliskie i bardzo mnie bawiło. Także domki od samego początku. A co było potem? Potem przyszedł pragmatyzm liceum i decyzja o jakiejś takiej poważnej drodze zawodowej. I wtedy jeszcze nie myślałam w ogóle o architekturze.
byłam zdecydowana zdawać na medycynę, przy czym no miałam bardzo różnorodne zainteresowania i trochę ta medycyna nie do końca mi pasowała, także w zasadzie chyba gdzieś w klasie maturalnej, tuż przed klasą maturalną stwierdziłam, że jednak nie medycyna, a architektura, bo architektura wtedy mi się wydawała czymś, co jest w stanie ogarnąć wszystko, cały wszechświat moich zainteresowań. No i właściwie ostatni rok liceum to było takie twarde przygotowywanie się do architektury. Potem studia, ale nie wiem, może teraz Nawrocka coś opowie o swoim dzieciństwie, bo studia to już wiecie, same konkrety. Ja się zasłuchałam, bo to jest nowa historia dla mnie trochę. Ja nie znam jeszcze wszystkich elementów. Podejrzewam, że w momencie, kiedy Dominika robiła jakieś szałasy na dzielni, ja tam w domu siedziałam i budowałam Lego. Ale też pamiętam, bo mój tata jest inżynierem budownictwa, więc tata zawsze budował domy. I to było absolutnie ekstra. I pamiętam też z czasów takiego absolutnie wczesnego dzieciństwa, że największą przygodą było pójść odwiedzić tatę w pracy, czyli pójść na budowę. To były czasy takich, wiecie, wielkiej płyty i błota, ale absolutnie zawsze wielka frajda. I nie pamiętam dokładnie, w którym mi się w momencie życia urodziła ta myśl, żeby zdawać na architekturę, ale to był pewnie jakiś proces. To było tak, że okej, mama leczyła ludzi, tata budował domy, a z drugiej strony jakby ten kierunek architektura był też dosyć popularny wśród innych członków mojej rodziny, więc to był taki jeden z takich podstawowych zawodów archetypicznych, no nie wiem, tak jak medycyna, prawo i coś tam jeszcze, i architektura, no więc wybrałam architekturę. To był taki bardzo włoski wybór, wybrałam powiedzmy jeden z trzech, zapominając, że jest jeszcze coś tam oprócz tego. I rozumiem, że obie wylądowałyście ostatecznie na Politechnice Krakowskiej? Dobrze. Nie. Nie, okej. Okay. Nie. To jest dużo bardziej złożona historia. To okay. Jest super. No to słucham. Znaczy, jak myśmy, mówiłam ci, że zobaczyłyśmy się tam gdzieś, wiesz, na korytarzu, to myśmy studiowały w Białymstoku. Myśmy dostały się obie do Białegostoku i obie, ale to w ogóle też jest śmieszne, ponieważ myśmy studiowały na różnych latach, więc obie przeniosłyśmy się do Krakowa i też obie pomiędzy Białymstokiem a Krakowem zaliczyłyśmy Erasmusa, więc obie miałyśmy trzy uczelnie. Ale na razie zrobiłyście w jednym miejscu, czy to też kompletnie oddzielna historia? Kompletnie oddzielna historia. I tutaj właściwie to jest też powrót do pytania pierwszego źródłowego, jak się poznałyśmy, ja już sobie teraz przypominam. Oprócz tego, że się znałyśmy z korytarza, to Barbara kiedyś mnie nocowała, jak właśnie z Erasmusa przyjechałam do Krakowa, gdzieś kwestie przeniesienia na krakowską uczelnię załatwiając i wydaje mi się, że wtedy to było jakieś takie większe zetknięcie, które gdzieś tam potem skutkowało decyzją o wspólnym projektowaniu udziału w konkursach. Tak mi się wydaje, że to mogło być wtedy. Może. Ja pamiętam, że to ty mnie nocowałeś. W każdym razie ktoś kogoś nocował. To już było tak dawno, że nie pamiętamy do końca. I prawda jest taka, że się też bardzo dużo działo wtedy. Dużo się podróżowało, dużo się szalało i projektowało w międzyczasie albo na odwrót. Nie wiem do końca, jak to było, ale to był niesamowicie intensywny czas, ten okres studiów. Czyli nie byłyście wzorowymi studentkami? Doma była. Nie na pierwszych latach. Moje pierwsze lata studiów to były totalne imprezy i no, poznawanie ludzi, wolność. Natomiast moje podejście do studiów zmienił Erasmus. I to był czas tak naprawdę najintensywniejszej pracy i odkrycia tego, czym jest architektura. Pojechałam na wymianę do Wiednia, tam na Technicznym Uniwersytecie zamiast do... To był czas, kiedy naprawdę poświęciłam się projektom. Wszystkie w zasadzie przedmioty, jakie sobie tam ogarnęłam, to były przedmioty projektowe.
I pamiętam, że Austriacy byli w totalnym szoku, jak można tyle projektów w jednym semestrze robić. No ale ja się po prostu zakłystywałam tym i też ci prowadzący, na których tam trafiłam, no niesamowicie potrafili wkręcać projekty i dawać świetne feedbacki, także to był ten moment dla mnie przełomowy, kiedy zaczęłam łączyć frajdę z projektowaniem i ze studiami. I potem już byłam wzorową studentką. A ty, Basia, gdzie byłaś na Erasmusie? Ja byłam na Erasmusie w Brukseli, ale mam wrażenie, że mnie ten zawód dopiero zaczął interesować, jak już zrobiłam dyplom. Więc to było trochę później. Ale to też może dlatego, że gdzieś dopiero w momencie, kiedy w Polsce rodziły się takie działania związane z jakimiś takimi tymczasowymi rzeczami w przestrzeni miejskiej, z takim tworzeniem przestrzeni miejskiej, z jakimiś akcjami społecznymi, także gdzieś przy okazji piątego roku, czyli już dyplomowego, razem moi znajomi z roku robili taką akcję, to się chyba nazywało roboty parkowe, i chodziło o to, żeby zaaranżować sobie tymczasowo przestrzeń przed uczelnią. I myśmy sprowadzili wywrotkę kostek ze słomy i robiliśmy sobie różne konstrukcje tam w tym czasie. I mam wrażenie, że to był jakiś taki punkt zwrotny, w którym ja sobie pomyślałam, że rzeczy mogą się po prostu dziać i że te rzeczy na miejscu i te rzeczy od razu, i podejrzewam, że to był taki mój punkt, w którym ja sobie pomyślałam, że to może być wielka frajda. Okej. A jeszcze chciałbym trochę wrócić do czasu przed studiami, zanim zacznę te studia rozgrzebywać wasze. Jak się przygotowywałyście na studia? Jak wyglądał proces dostawania się w waszym wypadku na Politechnikę Białostocką? Białostocką. Ale też pytanie, czy to był pierwszy wybór, drugi, trzeci, czwarty? Jak to się w ogóle stało, prawda? No bo też być może słuchają nas osoby albo będą słuchać, które chcą dostać się na studia, i to też by było, myślę, że dla nich ciekawe dowiedzieć się o tym procesie. Myślę, że to jest... To się chyba trochę może zmieniać w ciągu lat, bo inaczej wyglądają egzaminy maturalne, jakby inaczej przekłada się to, jak zdasz egzaminy maturalne na potem egzaminy na studia, bo pamiętam, że na przykład ja byłam pierwszym rokiem, który poszedł do gimnazjum i miał nową maturę, więc jakby to, jak zdasz maturę, decydowało o tym, gdzie potem pójdziesz na studia, jakby gdzie możesz potem pójść na studia. Więc pamiętam, że ja na pewno chodziłam na kurs rysunku przed egzaminem, ale też miałam wrażenie, że jak nie dostanę się na architekturę, to muszę jeszcze gdzieś indziej iść, więc składałam papiery chyba na anglistykę i się tam dostałam, ale powiem, nie bardzo mnie to interesowało. To ja chciałam dodać, że chyba jednak my miałyśmy mimo wszystko obowiązek zdawania egzaminu rysunkowego, przynajmniej. Znaczy, jestem przekonana, że ty też, więc architektura była wtedy też dość specyficzna, że nie sama matura świadczyła o tym, czy się dostaniesz na studia, czy nie, tylko właściwie egzamin z rysunku. W każdym razie moja historia wygląda tak, że ja rysowałam zawsze i dużo, oprócz tej medycyny, to gdzieś mi chodziło po głowie malarstwo. Więc na dobrą sprawę równolegle, nie od samego liceum, tylko właściwie odkąd pamiętam, gdzieś malowałam, rysowałam, także to było o tyle łatwiejsze. Natomiast faktycznie też przed samymi egzaminami na studia jeździłam na kursy rysunku, tak żeby już się konkretnie pod ten kierunek do egzaminu przygotować. Co oczywiście było bardzo korzystne, no bo rady, które tam się pojawiały, no nie były takie oczywiste z punktu widzenia klasycznego malarstwa. To prawda. A to było tak, że to były takie wasze indywidualne decyzje związane z tymi studiami, czy jednak szli na te studia też jacyś znajomi?
Z moich znajomych nikt się nie wybierał na architekturę i to było takie w ogóle dziwne. Natomiast ja też miałam w rodzinie architektów, więc gdzieś tutaj te inspiracje były również stąd. Moi znajomi właściwie, no, część z nich poszło na kierunki artystyczne, ale bardziej takie związane z ASP, czasami z, no, jakieś humanistyczne kierunki, ale na architekturę tylko ja. A u ciebie, Basia? Ja też nie pamiętam, żebym to robiła jakąś grupą, ale wiem, do czego dążysz, tak myślę sobie, ponieważ... Do czego dążę? Jest. Tak, znaczy, bo ja sobie w ogóle myślę o jakiejś takiej współpracy i robieniu rzeczy w grupie, natomiast, no bo tak mi się wydaje, że jakby tym pytaniem możesz sugerować, że na przykład, wiesz, robimy sobie to paczką znajomych, idziemy na architekturę. U mnie tego w ogóle nie było, natomiast jakby wszystko robiłam paczką już potem na studiach i po studiach. No bo wydaje mi się, wiecie, że są dwa typy ludzi tak naprawdę, te, które wszystko robią razem i te, które przebijają się, próbują przebijać się same i stąd też moje pytanie. No właśnie to chodzi, że to jest ten fenomen, nie? To znaczy, ani ja, ani Dominika nie poszłyśmy paczką na studia, natomiast ja mam wrażenie, że jakby ja jestem absolutnie osobą, która potrzebuje, wiesz, grupy, żeby coś robić, to chociażby tej dwuosobowej, że to jest jednak super motywujące i odnajduję mnóstwo wartości w tej współpracy. No właśnie, bo to jest ciekawe, że jednak ten wybór studiów był rzeczą indywidualną, a potem, ja też tak zresztą mam, że grupa daje największą frajdę tak naprawdę i daje największe możliwości i największe zetknięcie się z przeróżnymi poglądami, prawda? I to chyba jest najcenniejsze. A jednak wybór studiów, indywidualna rzecz. Ale inspirowana wyborami w rodzinie. Trochę. Troszeczkę. A były tak... Jakby idąc na studia, pewnie też miałeś jakieś wyobrażenie o tej architekturze. Może ktoś was inspirował, może jakiś architekt, architektka, albo po prostu ładne obrazki, jak to było w waszym wypadku? Mnie przede wszystkim inspirowała interdyscyplinarność tego zawodu. Wydawało mi się, że pozwala on się wyżyć na naprawdę różnych poziomach, rozwijać zainteresowania naprawdę różnorodne, więc takie humanistyczne oblicze jednak kierunku, który jest z Politechniki, mnie najbardziej pociągało w tym wyborze. Same ładne obrazki, no oczywiście gdzieś zawsze miałam dążenie do tego, żeby móc tworzyć, więc zawsze architekci mi się kojarzyli z takimi ludźmi, którzy mogą się wyżyć w sposób kreatywny. Więc to było bardzo pociągające. Myślę, że tak, że po prostu ta różnorodność, która się zawiera w tym zawodzie, to była ta wielka sprawa, która mnie pociągała przede wszystkim. A u ciebie, Basia? Inspiracje, tak? Czekaj, przypomnij pytanie. Tak, inspiracje, zwłaszcza w czasie przed studiami. Mm-hmm. Takie wyobrażenia, które miałaś idąc na studia, kim chciałaś być, jak widziałaś siebie po studiach, będąc jeszcze przed tym procesem studiów? Wiesz, z jednej strony zdecydowanie może by było tutaj mówić o jakichś takich moich członkach rodziny, wiesz, wujku, architekcie, który po prostu uprawiał jakąś alchemię, a nie zawód i pracę normalną. Ale ja mam wrażenie, że cała magia to się trochę u mnie odbyła po dyplomie. Wiesz, więc jakby wydaje mi się, że jakbym miała tutaj wymyślać teraz, to bym to trochę robiła na siłę. Mogę opowiadać o moich przygodach po dyplomie. A tak... No dobrze, a teraz jakby idąc chronologicznie znowu. Dostałyście się na Politechnikę Białostocką. Jesteście z tego samego rocznika, czy z osobnych roczników? Ja jestem młodsza. Okej. Berbera jest starszy. Na początek dostała się Basia, potem dostała się Dominika. Potem gdzieś przyszedł czas Erasmusa, rozumiem?
A kiedy był ten transfer na Politechnikę Krakowską? To się gdzieś wydarzyło u mnie. Nie wróciłyśmy. Tak, z Erasmusa od razu się przeniosłam ja na Politechnikę Krakowską, na której już była Baśka, bo ona wszystko rok wcześniej. Ale rozumiem, że to nie była żadna uzgadniana decyzja, tylko po prostu zwykły zbieg okoliczności. Między sobą? Się, Baśka, nie. Tak. Przypadek. Okej. To jest piękny przypadek. A na studiach, kogo wspominacie najlepiej? Jakichś takich prowadzących? W ogóle jak oceniacie ten czas studiów? Czy on był inspirujący? Czy jednak to był taki czas, który można by wykorzystać totalnie inaczej? Możecie to mówić z perspektywy, myślę, że zamknijmy się na perspektywie polskich uczelni, bo chyba to mnie najbardziej w tym pytaniu będzie interesować. Zadajesz trudne pytania. Ja ci powiem, ja już odpowiedziałam na to pytanie. U mnie cała magia odbyła się po dyplomie. Jakby z całym szacunkiem do wszystkich osób, które były na uczelni, które uczyły, bo też nie chcę mówić, że wiesz, że to było złe, tylko po prostu mam wrażenie, że ja sobie musiałam to jakoś sama zaplanować i trochę odrzuciłam jakby tą formułę, która panowała na studiach i która mogłaby panować zaraz po, czyli takie pójście do biura. Ja sobie to wymyśliłam. Znaczy, może po prostu trochę przyszło jakby bezwiednie do mnie, ale tak, życie po dyplomie było ekstra. Dominika, a jak u ciebie? Z mojej perspektywy wygląda to tak, że no z pewnością było dużo inspirujących zajęć podczas tego czasu studiów. Natomiast ja mam taki problem, że jednak brakowało bezpośredniego kontaktu, takiego prawdziwie bezpośredniego z prowadzącymi, ze względu na to, że nas było dość dużo na roku. I nawet jeżeli te konsultacje były czasami 1:1, znaczy projektowe, taki miały charakter, ale to wszystko było takie z zegarkiem w ręku, co nie do końca dawało, mam wrażenie, na prawdziwą wymianę doświadczeń, spostrzeżeń. No i te projekty, które tworzyłam w trakcie studiów, no większość dawało mi ogromną satysfakcję i również ci prowadzący czułam, że dużo z siebie dają, ale wciąż teraz z perspektywy czasu mam wrażenie, że trochę mi brakowało takiego naprawdę głębokiego wejścia w zagadnienie. I jak miała sobie wyobrażać jakąś taką idealną formułę, to jest przeprowadzenie projektu od początku do końca, jakiś taki proces, który mógłby naprawdę wdrożyć w to, jak to wygląda w prawdziwym życiu. Więc ja mam takie marzenie, żeby na przykład jakieś takie projekty użytku publicznego mogły być przetwarzane w trakcie studiów przez studentów właśnie od A do Z. Tego bym bardzo chciała, no ale troszkę odbiegłam od podstawowego pytania. Nie, ale tak, ale ja się z tobą w gruncie rzeczy, Dominika, bardzo zgadzam, że dla mnie ten czas studiów też był taki, że przychodziło się z jakimiś, ja przynajmniej tak miałem, że przychodziłem z wielkimi, wielkimi nadziejami. I z biegiem lat zaczynało mnie to irytować, zaczynało mnie to, proces studiów zaczynał mnie zniechęcać do takiej idealnej wydmuszki zawodu architekta. I tu się zgadzam w 100% z tym, co powiedziała Basia, że dla mnie wszystko co dobre zadziało się po studiach, ale też w trakcie studiów, ale nie na studiach, tylko obok studiów, że jakby studia były takim motorem do zdenerwowania się na system. I to było wspaniałe, uważam. I za to muszę podziękować mojej Politechnice Śląskiej, że mnie zdenerwowały i że zacząłem myśleć troszeczkę inaczej. Ale jeszcze zostając na temacie studiów, magisterki. O czym robiłyście magisterki? To zawsze Barbara. Jest taka praca, która jest ważna, prawda? Która gdzieś ma zostać. To ja robiłam w swoim rodzinnym mieście, Dominika mówiła o Ostrowi, a ja jestem z Ciechanowa, więc robiłam takie centrum,
jak to powiedzieć, rewitalizacja starej cukrowni, takiego kompleksu, który został zamknięty po transformacji, nadal nie działa, nadal jest pusty i tam robiłam takie przestrzenie społeczne, miejsca spotkań dla mieszkańców. Ja z kolei pracowałam nad projektem mediateki z ogrodem sensorycznym przy krakowskich Błoniach. To było, myślę, że fantastycznym czasem tak naprawdę, bo bardzo dużo z tego czasu poświęconego projektowi dyplomowemu spędziłam w bibliotekach, jeżdżąc po różnego rodzaju fantastycznych obiektach w Europie. Także eksplorowałam sobie ten temat i bardzo dobrze wspominam swój dyplom pod tym względem. Okej. Okej, studia się skończyły. I co dalej? Co się zadziało? Jak wyglądało? Bardzo często ludzie są w tym czasie mocno zagubieni, nie wiedzą, co robić. A jak było w twoim przypadku, Basia, i twoim przypadku, Dominik? To ja wywołana pierwsza powiem. To jest ten moment, w którym ja mówię i teraz dzieje się magia. Ale absolutnie masz rację, że to się zaczęło od jakiegoś takiego całkowitego zagubienia. Bo, ta droga, no wiecie, jak się idzie do szkoły, no to wiadomo, prawda, że po podstawówce z gimnazjum, po gimnazjum idzie się do liceum, a po liceum idzie się na studia, a potem idzie się do pracy, do biura. No i właśnie miałam wrażenie, że to jest coś całkowicie nie dla mnie. Ja już gdzieś na studiach, to trzeba przyznać studiom, że one mi dały możliwość różnych wyjazdów, wymian studenckich. To nie jest tak, że ja zaliczałam jednego Erasmusa rocznego. Ja miałam jeszcze jakieś letnie szkoły, jakieś wyjazdy, więc ja sobie tego świata trochę zwiedziłam na studiach i miałam wrażenie, że to właśnie tak powinno wyglądać, więc ja przez pierwsze lata po studiach robiłam sobie wycieczki, bardzo najczęściej połączone z jakimiś projektowymi warsztatami, więc to nie była taka czysta turystyka, czy tam nawet podróżowanie, tylko najczęściej to było takie związane z różnymi też warsztatowymi działaniami w przestrzeni miejskiej, albo też może trochę dalej niż architektury, ale mam wrażenie, że jeżeli bym miała charakteryzować taki początek czasu po studiach, to on był warsztatowo-podróżniczy. Ale a jak na te warsztaty się łapałaś? Jak to wyglądało? To były organizowane przez kogoś warsztaty, rozumiem, tak? Wiesz co, no to były organizowane warsztaty przez różne instytucje i to podejrzewam, że wygląda dokładnie tak jak teraz. Chyba po prostu jak ja studiowałam i kończyłam studia, to było ich trochę mniej. I też te social media podejrzewam nie działały aż tak skutecznie jak dzisiaj, że wiesz, jakby wszystko po prostu masz na wyciągnięcie ręki, a podejrzewam, że jakby system był ten sam. Znaczy musiałeś znaleźć tą informację w internecie, zaaplikować, dostać się i pojechać. Okej, to robimy cięcie. Dominika? A jak u ciebie? Ja jeszcze nie wspomniałam, że poszłam na drugi kierunek w międzyczasie. A wow! Także moje studia po dyplomie architektonicznym jeszcze chwilę trwały. Byłam na ASP na malarstwie kierunku scenografia. Także trochę ten mój czas studiów się wydłużył. Pytanie, czy ty pytasz o ten czas po dyplomach dwóch, czy po pierwszym wiesz, to dyplomie? Nie, jak powiedziałeś, że studiowałaś drugi kierunek, to mi się już pierwsze pytanie tutaj w głowie urodziło o zestawienie tak naprawdę. Co było lepsze, architektura czy ASP? Trudno to jest porównać tak naprawdę, bo obydwa te każdy z tych kierunków dał mi coś innego. Najbardziej chyba cenię sobie kontakty, które zdobyłam w trakcie tych studiów. I to, że poznałam fantastycznych ludzi, z którymi potem robiłam różne rzeczy, różne projekty razem, więc to zdecydowanie w obydwu kierunkach cenię w podobny sposób. Nie jestem w stanie tych kierunków porównać, bo to jest zupełnie inny świat, to co się dzieje na ASP i to co się dzieje na Politechnice. No, można a masz powiedzieć, takie że... rzeczy, Dominika, które chciałabyś, żeby z ASP zostały wytransferowane na architekturę i na odwrót, że są po prostu takie dobre wzorce, które można pomiędzy tymi kierunkami przekazać? Wydaje mi się, że
akurat na scenografii takie myślenie architektoniczne jest bardzo przydatne. Zresztą tam się często też pojawiają architekci jako wykładowcy. Tam poznałam na scenografii ASP Barbarę Stec, która była moją prowadzącą i z którą bardzo się zaprzyjaźniłyśmy i to była też taka na początku relacja mentorka, studentka, natomiast no, bardzo dużo mi dała ta znajomość i ona jest też architektką, która właśnie odnajdowała się w środowisku ASP. Także myślę, że w tę stronę transfer był bardzo fajny i jest bardzo potrzebny. Ci architekci są tam potrzebni właśnie na tym kierunku. Z kolei w drugą stronę wyobrażam sobie, że na architekturze troszeczkę brakowało mi i generalnie chyba brakuje takiego humanistycznego podejścia, tej wrażliwości, która jest bardzo rozwijana na SP. Architektura ma w sobie jakieś takie dziwne tempo, szybko, szybko, projekt po projekcie, zupełnie niepotrzebnie, bo mam wrażenie, że fajnie by było właśnie skupić się na kilku projektach w procesie całych studiów i po prostu przeżyć je na różnych płaszczyznach, co daje właśnie takie studiowanie na ASP, takie po prostu eksplorowanie tematów zupełnie nieograniczone niczym. Także rzuciłabym trochę humanizmu do Politechniki i trochę architektonicznego myślenia na ASP. To jest ten transfer, który myślę, że mógłby być wartościowy. I jest. Myślę, że to by było, byłby ekstra. No dobrze, skończyła się dwa kierunki, Dominika. I co potem? I co potem? Tutaj się tak naprawdę znały. Dokładnie. Kiedy to się wydarzyło? Ja kończyłam ASP w 2013 roku, 2012 już nie jestem pewna w tym momencie. W każdym razie my już byłyśmy po tym jednym projekcie, który zawiązał naszą współpracę. No i dalej to już się toczyło tak naprawdę równolegle. Też trochę właśnie ten jeszcze... Słucham. Dobra, czyli teraz możemy trochę bardziej ten projekt rozgrzebać. Czego ten projekt dotyczył i w ogóle jak to się stało? No można powiedzieć, że to był już projekt Palce Lizać. Chodzimy do tego pięknego tematu. Jasno pracownia, palce lizać. Jaka jest różnica? Ja od lat mówię na waszą dwójkę palce lizać, bo tak mam wrażenie, że przyjęło się w środowisku. I chyba wczoraj pytałem Basi, jak mam was opisać? Miasto pracownia czy palce lizać? Wytłumaczcie to, o co chodzi? Może przejdźmy chronologicznie od palce lizać i dojdźmy do tej miasto pracowni i powinno nam się to wszystko rozplątać, mam nadzieję. To jedna poprawka, to nie zaczęło się od projektu palce lizać. Palce lizać to była nazwa kolektywu, który zakładał łączenie różnych dziedzin, różnych specjalistów, którzy mieli opracowywać projekty. My byłyśmy tym zaczynem, natomiast faktycznie wkręcałyśmy do różnych projektów różnych ludzi. Natomiast ten nasz wygrany projekt to był projekt, który nazywał się Post Your Code i realizowałyśmy go w ramach współpracy z Architektur Centrum Wien. Także on był dość złożonym projektem i takim nie tyle architektonicznym, nie tyle artystycznym, czymś pomiędzy tak naprawdę różnymi dziedzinami i w jakimś stopniu nas ukierunkował właśnie na takie myślenie otwierające w kształtowaniu projektów w przestrzeni miejskiej, ale czerpiąc z różnych dziedzin, z różnych doświadczeń. Coś Barbara opowiesz o tym projekcie jeszcze? Tak, ale słuchajcie, stanę na chwilę, ponieważ dostałam komentarz, że muszę zamknąć okno. Zamykam okno.
I już, żeby nie było słychać, nie wiem, pewnie ten komentarz pojawił się 20 minut temu, więc przepraszam. To tak. Ja myślę, że fajnie byłoby dla kontekstu opowiedzieć, o czym on był. To jest tak, że to był open call, który był organizowany przez jakąś instytucję, która zajmowała się, oni to nazwali taką akupunkturą, nawet nie tyle miast, co przedmieść. To był 2012 rok i myśmy robiły projekt dla przedmieść Budapesztu i wymyśliłyśmy sobie w tym open call, w tej naszej propozycji, że zrobimy taką akcję dla mieszkańców tych przedmieść, że wyślemy pocztówki do bardzo różnych ludzi na całym świecie, którzy będą z kolei wysyłać te pocztówki do wszystkich gospodarstw, wszystkich domów, które się jakby do tej wioski pod Budapesztem. Chodziło po prostu o to, że ta struktura społeczna była bardzo zróżnicowana, a jakby nie mieli tak naprawdę zbyt dużo wspólnego, oprócz właśnie tego kodu pocztowego. No więc chciałyśmy ułożyć im puzzle, znaczy chciałyśmy, żeby oni ułożyli puzzle z tych swoich pocztówek. Myśmy w końcu tego nie zrealizowały i oni tych pocztówek nie ułożyli. Natomiast jechałyśmy do Wiednia prezentować ten projekt i wtedy pamiętam w formularzu tam było napisane, że trzeba, tam było tak do wypełnienia, trzeba było wpisać nazwę grupy i wtedy w ramach tego wypełnienia formularza w jakiejś rozmowie ta nazwa powstała, więc myśmy tam jechały już jako palce. I to z pewnością był taki fajny projekt, który potem, tak, Dominika powiedziała, w jakiś sposób ukierunkował potem sposób myślenia o różnych rzeczach i potem był też pretekstem do zapraszania do projektów bardzo różnych ludzi. I myśmy w ramach palców, w ramach tego projektu Palce Lizać robiły bardzo właśnie dużo różnych rzeczy w przestrzeni miejskiej, z mieszkańcami, ale jakbym miała to, to było dalekie od takiego pojmowania architektury w takim bardzo typowym ujęciu. Raczej próbowałyśmy naginać granice dziedziny i tak naprawdę to myśmy składały projekty architektoniczne jako miasto pracownia do urzędów jakoś bardzo niedługo później, tylko myśmy jakby tej nazwy nie używały za bardzo w social mediach, więc ona się pojawiła w sumie niedawno. A rozumiem, że Palce Lizać nigdy nie były sformalizowanym bytem prawnym. Tak, tak, ciężko tak, tak było. Palce Lizać było. Bo punk's not dead. Dlatego palce liceć. Absolutny sprzeciw. Antysystemowość. Tak, antysystemowe podejście do sprawy i to pozwalało nam się wyżyć tutaj na tej płaszczyźnie buntu. A jak się wam razem pracuje? Są zgrzyty, czy to wszystko przebiega bardzo pomyślnie? Na pewno macie jakieś ciekawe historie do opowiedzenia. Kłócimy się non-stop. Tak, my sobie to w ogóle racjonalizujemy w ten sposób, że jakby ta relacja, w sumie można nazwać ją taką burzliwą przyjaźnią. Ona jest bardzo ciekawa i wydaje mi się, że ta jej kreatywność i to, że my pracujemy razem i bardzo lubimy razem pracować, wiąże się pewnie często z tego, że najczęściej nie zgadzamy się ze sobą. Ja przepraszam, mam problem techniczny, padły mi słuchawki, ale słyszę was, więc nie ma żadnego problemu. Kontynuuj, Basiu. Ja skończyłam, kłócimy się. Nie ma żadnych wielkich zgrzytów, a jak powiedzcie mi, wygląda to w kontekście, jakby to nazwać, czy miałyście kiedyś jakiś kryzys związany tak ze swoją egzystencją między sobą, czy jednak nie? Na to akurat chyba nie miałyśmy zbyt dużo czasu, bo cały czas pojawiały się kolejne projekty, więc ciężko by było się tak na poważnie pokłócić. To by oznaczało jakiś absolutny koniec. Chyba. Nie wiem, nie. Trudno. A miałeś jakieś takie zawahanie związane z swoim zawodem, że to nie jest jednak zawód dla was?
Ja się nigdy o tym, nigdy się nad tym w ten sposób nie zastanawiałam. Robię co moje po swojemu i tak cały czas do przodu. A ty, Basia, miałaś kiedyś taki moment, że powiedziałaś, nie chcę być architektką, to nie dla mnie. No, przez 5 lat studiów. Ale po dyplomie mi przeszło. Wspaniale. A powiedzcie, czy trudno w ogóle jest prowadzić własną pracownię? Jak ten proces wygląda? Czy trudno było ją założyć? I czy trudno pozyskiwać jest inwestorów, klientów? Czy to raczej napływa w sposób stały? Ja najbardziej nie lubię, jeżeli mogę powiedzieć o czymś, czego nie lubię, wszelkich formalności, które są związane z prowadzeniem działalności. Tego jest mnóstwo i to jest wykańczające czasami. Czasami trzeba więcej na to czasu poświęcać niż na projekty. Trzeba mieć tego świadomość, zakładając swoją pracownię niewątpliwie. Natomiast no, z pewnością rekompensuje to wszystko potem samo projektowanie i już takie czysto architektoniczne działanie. Mm-hmm. A czy te pierwsze projekty, które miałyście, one pochodziły z konkursów, czy jednak przez jakieś znajomości? Jak ten początek tak naprawdę, to rozkręcenie chyba jest zawsze najtrudniejsze. Jak to wygląda? Wiesz co, ja myślę sobie, że to... jak opowiadasz o tym, to też w to pytanie jest wpisany taki mocny punkt startowy. Jakby teraz zaczynamy, bardzo mocno inwestujemy, jakby czy się uda, czy się nie uda. A u nas to bardzo chyba wychodziło mocno takim procesem, wiesz? To znaczy to jest tak, że w momencie, kiedy myśmy zaczęły od tego freelansu, od współpracy razem, robiłyśmy jakieś open call, jakieś konkursy, więc ludzie nas poznawali. Potem oni przychodzili do nas z pytaniami o projekty architektoniczne. Jasne, startujemy w konkursach, startujemy w przetargach, ale mam wrażenie, że właśnie to jest tak krok po kroku, wiesz? To się rozwija. A trudno się wam działa, to jest takie pytanie, które zahaczę o ten wątek kobiecy, który już zapowiedziałem, czyli czy czujecie jakiś opór w związku z tym, że jesteście we dwie tak naprawdę i we dwie prowadzicie miasto pracownie i czy to wiąże się z jakimiś problemami na podstawie genderowej tak naprawdę? Ja myślę, że to są bardzo ważne pytania, które super, że coraz częściej padają o obecność kobiet w architekturze w ogóle. Natomiast ja nie przepadam za tymi pytaniami. Nie myśląc o tym, nie widzę tych problemów, natomiast faktycznie myślę, że one w jakimś stopniu są obecne. No nie wiem, ci mityczni mizogini na budowach, czy faktycznie istnieją z jakimiś takimi strasznymi typami się nigdy nie spotkałam i zawsze jakoś sobie dawałyśmy radę i w sumie to bywa nawet ciekawe i fajne i budujące. Myślę, że my też mamy taką formułę działania, która nam pewne rzeczy ułatwia. Mamy stałe współprace z pewnymi rzemieślnikami, z którymi nam się te współprace udawały. I to jest też jakimś kluczem, po prostu znalezienie sobie wykonawców, którzy w jakimś stopniu też cię rozumieją i to wtedy jest jakaś taka ciekawsza improwizacja, jeżeli chodzi w ogóle o same projektowanie, bo uzupełniamy się wiedzą, wymieniamy postrzeżeniami i to jest takie też rozwijające obustronnie, myślę. Nie wiem, jeżeli chodzi jeszcze o jakieś takie konkretne problemy, które genderowo nam się pojawiły, czy coś takiego miałyśmy okazję doświadczyć?
Jeszcze też jesteśmy dość krótko tak naprawdę aktywne w tej branży, także pewnie wszystko przed nami, ale wierzę, że to się też zmienia i nie wiem, no, ważna jest jakaś taka pewność siebie i pewność co do projektów, które się próbuje wdrożyć. Mhm. Basiu, a ty jakoś to odczuwasz? Kurczę, rozmawiałam z Dominiką jeszcze przed tą naszą rozmową, bo też mówiłeś, że zadasz to pytanie, nie? Jak to tam jest być kobietą w architekturze. I to jest chyba to jedyne pytanie, które próbowałam przemyśleć przed tą rozmową. I mam wrażenie, że za każdym razem, jak ludzie zadają nam to pytanie, szczególnie mężczyźni zadają nam to pytanie, i ja nigdy nie jestem zadowolona z tej odpowiedzi, to potem sobie myślę, że to jest okropne pytanie. Ponieważ ono, jeżeli mężczyzna zadaje pytanie kobiecie, jak to jest być kobietą w tym zawodzie, to potem kobieta, po pierwsze, bardzo stara się odpowiedzieć wiarygodnie na to pytanie, więc próbuję dokonać jakiejś analizy porównawczej życia, bycia kobietą i bycia mężczyzną w tym zawodzie. Potem jeszcze próbuję to wszystko jakoś uogólnić, żeby nie być jako jedyną, jakby jedynym przykładem, bo możliwe, że nie jest aż tak reprezentatywnym przykładem. No więc jakby udowodnione jest, że kobiety mają trochę gorzej. Natomiast no to pytanie wymaga od kobiety starania się dwa razy bardziej, żeby jakby dokonać analizy porównawczej, jeszcze to sobie jakoś uogólnić, więc nie wiadomo. Jest pewnie trudniej, ale nie wiadomo. Okay. Pewne jest, że kobiety są bardzo potrzebne w architekturze. Uważam, że oczywiście, że tak. I to jest zupełnie inny punkt widzenia, bywa zupełnie inny punkt widzenia, bo są też mężczyźni feminiści, którzy są bardzo wrażliwi na projektowanie, które jest dla kobiet, dla mężczyzn, dla wszystkich. Natomiast tak na przekroju wieków, no to jednak miasta nie były projektowane dla kobiet. Obiekty użyteczności publicznej, no też bywa, że ta kwestia kobiecości, czy jeżeli mówimy o fizjologii, czy jeżeli mówimy w ogóle o jakichś takich bezpośrednich potrzebach, może nie tyle była całkowicie pomijana, ale nie jakoś szczególnie brana pod uwagę. To też jest tutaj link do przepisów prawa tak naprawdę i szeregu rzeczy, które jakiejś weryfikacji wymagają, natomiast no, zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest proces i im więcej kobiet w architekturze, tym te rzeczy myślę, że będą bardziej dostrzegane i powoli zmieniane. To prawda. To jest tak naprawdę temat na całą osobną dyskusję. Mam do was jeszcze takie dwa, myślę, że jedno szybkie pytanie, drugie trochę dłuższe. Dominika, zacznijmy od ciebie. Twój ulubiony wasz wspólny projekt to? Orety. Ja lubię naprawdę wszystkie w jakiś tam sposób. Boże, to jest strasznie trudne pytanie tak naprawdę. Ale chyba ogródki działkowe pod Pałacem Kultury. Tak na szybko. Widzę, że Basia chyba też, tak? No tak, kiedyś rozmawiałyśmy, że to jest nasz ulubiony, ale teraz ja mogę coś rzucić? No tak, oczywiście, że tak. Dobra. Przebudowa Domu Kultury IKO w Krakowie. Okej. To jest super. A jakie jest największe wasze zawodowe marzenie? Co ma być za 5 lat, co ma być za 10, co ma być za 20? Ja w ogóle nie staram się w ten sposób myśleć. To jest po prostu carpe diem. Ja się bardzo cieszę każdym procesem projektowym i chyba myśląc o przyszłości, to chciałabym, żeby te projekty były, pojawiały się kolejne i żeby może za każdym razem było to jakieś takie inne wyzwanie. Nie chciałabym stagnacji z pewnością. W zawodzie naszym pięknym. A ty, Basio?
Jejku, próbuję coś teraz wymyślić na szybko. Super byłoby, jakbyśmy inwestowali więcej w jakąś infrastrukturę prospołeczną. Mhm. Dziewczyny, ja wam życzę właśnie szczególnie tych wyzwań, szczególnie... Przygód. Przygód, tej niesamowitej energii, którą w sobie macie, żeby jak najbardziej się kręciło, żeby każdy projekt sprawiał, że będzie tym najlepszym. Tak, i żeby nasi inwestorzy inwestowali więcej w infrastrukturę społeczną i żeby was zapraszali do projektowania. Więc bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Było dzisiaj trochę dłużej, ale to z racji tego, że mieliśmy tutaj dwóch gości z nami. Więc dziękuję Basiu, dziękuję za piękną rozmowę. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Ja jeszcze mam parę ogłoszeń na przyszły tydzień. We wtorek jest spotkanie w ramach Miasto Ranku z Arturem Nitribitem. Livestream prosto Chiny, Polska. Natomiast w czwartek w kolejnej audycji Pobudki usłyszymy historię Matyldy Sałajewskiej, czyli katowickiej artystki multidyscyplinarnej, tak to mogę powiedzieć. Więc jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Prowadził całość Łukasz Harat, realizował Bastek Łąkas, a za identyfikację wizualną odpowiada Patrycja Mola. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki.